Cześć, ja jestem Hania S. i dzisiaj chcę Wam powiedzieć o czymś, co dla mnie osobiście jest bardzo trudne, a mianowicie podejmowanie decyzji. Wiem, że czasem jest to uzasadnione i normalne, bo każdy się zastanawia i przejmuje i boi się, że wybierze źle. Kiedy ma na przykład podjąć decyzję o kupnie mieszkania, o ślubie, czy na przykład o zupełnej zmianie swojej kariery. Gorzej, jeżeli podjęcie decyzji paraliżuje nas do tego stopnia, że przestajemy funkcjonować tak jak wcześniej. Ten lęk przed podjęciem decyzji może się wtedy przenosić na wszystkie obszary życia. I to się na przykład dzieje u mnie, co zauważam w takich momentach, jak mam wybrać coś, co chcę zamówić w restauracji. Patrzę na menu przez 15 minut, a potem nie wiem, czy się rozpłakać, czy wyjść stamtąd po prostu. I to jest już taki dosyć mocny przypadek tej niemożności podejmowania decyzji. I przez to, że naprawdę ciężko mi się z tym żyło, ja postanowiłam zabrać się za to i odkryć, skąd się to bierze, o co mi w zasadzie chodzi, dlaczego tak mam, co się wtedy dzieje we mnie itd., itd. Kurwa no! No i wiecie, to może iść od takich gigantycznych rzeczy, typu czy ja wybrałem dobrego partnera życiowego, czy chciałbym się przeprowadzić do innego kraju, czy chcę mieć dziecko, aż do tego, jakie buty kupić, czy iść dzisiaj do kina, czy czytać książkę, czy oglądać film itd., itd. No i co? Ja rozkminiałam to dosyć długo i intensywnie. Pomógł mi też terapeuta. I chyba doszłam do sedna mojego problemu. Oczywiście za całym tym mechanizmem stoi tak zwany fear of missing out, czyli lęk, że coś przegapimy. No i ja doszłam też do takiego ważnego punktu, w którym zrozumiałam, że ja się bardzo boję podejmować decyzje dlatego, że w mojej głowie dzieje się taki błąd poznawczy. Mi się po prostu wydaje, że jest opcja A, B i C i jakaś jest dobra, a jakieś są złe i że ja to muszę trafić. Dlatego ja tak myślę, kminię i stwierdzam, że okej, biorę w końcu to, a potem mam, a może jednak nie? A może właściwa opcja to była ta druga albo ta trzecia? No i najgorsze. Co jak zrobię to, a potem będę żałować? I wtedy oczywiście będę myśleć, że gdybym wybrała opcję B, to byłoby wszystko idealnie. I to jest typowe zniekształcenie myślenia, bo nie ma wyborów dobrych i złych. No chyba, że mówimy o czymś karalnym albo krzywdzeniu innych ludzi czy zwierząt, no to pomijam te kwestie, nie? Ale to nie jest czarno-białe i nie ma jednej opcji w pełni dobrej, a w pełni złej. Bierzesz A, tracisz coś z B, zyskujesz coś z A. I analogicznie, bierzesz B, zyskujesz coś z B, nie masz czegoś z A. Koniec. Jezu, nie wiem, czy wytrzymam to nagranie, jest za gorąco. I wciąż podejmowanie decyzji jest dla mnie naprawdę trudne. I za każdym razem zauważam, że w mojej głowie dzieje się to na nowo, więc to nie jest tak, że pstryk ogarnęłam. Ale jest mi dużo lżej, odkąd zauważyłam to, co się dzieje w mojej głowie, rozłożyłam to na czynniki pierwsze i przestałam podchodzić do tego, jak do właśnie takiego wybierania między dobrem a złem. Tak samo kiedyś, dawno, dawno, dawno temu, mieszkaliśmy w jakiejś wiosce i mieliśmy w zasadzie do wyboru trzech osobników, którzy pasowali do nas w jakiś sposób. Wydawało nam się, że moglibyśmy z nimi być i stworzyć z nimi związek. No i mieliśmy trzy osoby i wybieraliśmy jedną z tego. Teraz w zasięgu ręki mamy milion ludzi. Nie ograniczamy się tylko do tych, których znamy. W ogóle to mamy przeróżne środowiska, już nie jesteśmy tylko w jednej wiosce, tak? Podróżujemy po świecie, do tego są social media, są portale randkowe i po prostu wybrać z tego, w tym momencie po prostu człowiek podejmuje tyle decyzji w jeden dzień, ile kiedyś pewnie przez całe swoje życie. Kurde, Fiona, walnęłaś kamerę! I też ja czuję, że mam tak w swoim myśleniu, że mi się wydaje, że ja mogłabym robić bardzo dużo rzeczy. Że ja jestem w stanie obrać różne drogi życiowe i sobie poradzić. No i z takim myśleniem i z takim rozumieniem swoich możliwości, powiedzmy, zdecydować na jedną drogę, na jedną rzecz, bo nie można zrobić wszystkiego, to też na pewno przyczyniło się do tego, że jest mi tak ciężko wybierać ogólnie. Ale pamiętając o tych błędach poznawczych i swoim zakręconym myśleniu, postanowiłam wbić do głowy sobie taki komunikat, że po pierwsze, żadna decyzja nie jest dobra ani zła, nie ma jednego określenia na każdą z nich. Przy każdej opcji coś stracisz, a coś zyskasz. To jest nieuniknione. I niekoniecznie da się to porównać. Po trzecie, wybieraj wystarczająco dobre i nie szukaj idealnego. To ja w restauracjach wybieram, tu, okej, biorę to, przychodzi, a potem i tak stwierdzam,
sprawdzam, ok? Chciałam wziąć to, co ten mój kolega, który przyszedł ze mną, bo na pewno ma lepsze, nawet jak jeszcze nie spróbowałam. I po czwarte, nie żałuj swoich decyzji, w sensie nie mów sobie, kurde, mogłem wybrać to, mogłem to. Ja już przestałam tak myśleć i teraz jak mam ochotę sobie tak powiedzieć, kurde, trzeba było zrobić tak, to mówię, Hania, zrobiłaś to, co w danym momencie wydawało ci się najlepsze. Najwyraźniej wtedy był to według ciebie najlepszy wybór. I kolejną taką rzeczą, którą robię przy podejmowaniu decyzji, jest pytanie wszystkich wokół. I w tym jeszcze nie ma nic złego, tylko że ja nie pytam ich po to, żeby zasięgnąć opinii, tylko dlatego, że wydaje mi się, że oni wiedzą lepiej. Oni wiedzą lepiej, co ja mam zrobić, na co ja mam ochotę, co ja chcę zjeść, gdzie ja chcę iść w moim życiu dalej. I to znowu jest błąd poznawczy, czyli umniejszanie sobie, bo wszyscy inni na pewno mają większe kompetencje i są lepsi i mądrzejsi i oni wiedzą lepiej ode mnie, co ja mam robić i jak ja się czuję, na to mam ochotę, czego chcę, czego nie chcę, w czym czuję się dobrze. Nie. No i to jest dla mnie chyba najtrudniejsze do przerobienia, no bo to też wiąże się z takim komunikatem w stosunku do siebie, nie? Że nie jestem tak kompetentna jak inni. I staram się ostatnio od tego odciąć, trochę bardziej polegać na samej sobie, słuchać swojej intuicji, tego co ja po prostu myślę, a nie ludzie wokół. Trochę bardziej zaufać sobie i swoim osądom. No i też brać za nie odpowiedzialność, nie? Bo tak poleganie na innych to jest trochę rozkładanie odpowiedzialności, że jak coś pójdzie nie tak, to można powiedzieć, okej, no to on mi powiedział, że mam tak zrobić. Ostatnio mocno nad tym pracuję i moja dziewczyna jest przeszkolona i jak jej pytam, ej, mam kupić to albo ej, mam zrobić to, to ona mi mówi, Haniu, podejmij sama decyzję. Będę cię wspierać w jakiejkolwiek nie podejmiesz. Jest to dla mnie naprawdę trudne, nie spodziewalibyście się chyba, ale uczę się żyć bardziej dorośle, rozsądniej, odpowiedzialniej. Nie wiem, jakoś tak bardziej świadomie i bardziej w zgodzie ze sobą. Może bardziej zdrowo, bym powiedziała. Dobra, bo już spływa mi cały makijaż, już jest tu za gorąco. A nagrywam, o nie mam zegarka, o 22:30, żeby nie było tak gorąco jak w dzień. Powiedzcie, czy też macie takie problemy z podejmowaniem decyzji? Czy też towarzyszy wam ten lęk, że podejmiecie złą, że coś zrobicie nie tak i będziecie żałować? Jeżeli tak, to możecie się zastanowić, skąd to wynika i co możecie zrobić, żeby trochę to bardziej przywrócić do równowagi? Bo mi ta skrajna niemożność podejmowania decyzji już naprawdę przeszkadzała w życiu i przeszkadza dalej. I miałam ostatnio do podjęcia jakąś taką wielką decyzję odnośnie naprawdę przyszłości mojego życia, która miała dużo zmienić. I bardzo długo się wahałam, robiłam tabelki, myślałam, pytałam innych oczywiście. I w końcu podjęłam jakąś decyzję. I potem mój terapeuta pyta, a co jest najlepszego w tej decyzji? A ja taka wyczerpana już tymi tygodniami myślenia, serio. Powiedziałam, że ona już jakakolwiek wreszcie jest. Już nieważne było, czy jest dobra, zła, czy to jest ta lepsza, czy będę żałować. Nie, po prostu tak wykańczający był ten proces rozkminiania, że się cieszyłam, że już jest jakakolwiek. Mogłam w sumie podjąć od razu jakąkolwiek i stwierdzić, że dobra, już przynajmniej oszczędziłam sobie tego stresu. Trzymajcie się, buzi! A kto obejrzał do końca, pisze w komentarzu gorąco.